Krotoszynach od ponad roku działa klub Senior Plus. W ubiegłym tygodniu byliśmy tam z naszą kamerą, by sprawdzić, jak seniorzy wspominają ten rok i jakie mają plany na przyszłość. Klub Senior Plus działa w Krotoszynach od 16 lutego 2022 roku. Wtedy rozpoczęliśmy swoją działalność. No i podsumowując tutaj cały rok, możemy powiedzieć to, co zaobserwowaliśmy względem naszych najstarszych tutaj mieszkańców gminy, że udział w tym projekcie spowodował to, że zmniejszyło się takie poczucie samotności tych ludzi, pokazali, co umieją, co chcieliby zrobić, czym się interesują. Seniorzy, biorąc udział i chodząc tutaj na te spotkania, czują się świetnie, co możemy zaobserwować taką już tendencją, że wyprawiamy tutaj, celebrujemy urodziny każdego z seniorów. Uczestniczyliśmy, co najważniejsze tutaj, takim też, no może nie głównym punktem, ale dość wyczekiwanym były wycieczki, któreśmy organizowali. Była to wycieczka do Teatru Muzycznego w Gdyni. To też pierwszy raz niektórzy z seniorów mieli okazję po prostu być w takim miejscu. No tak jak już tu sami uczestnicy powiedzieli, że strzał w dziesiątkę, tak naprawdę my mieliśmy przy tworzeniu tego klubu seniora obawy, no, czy będą chcieli z tego korzystać miejsca, czy będzie tutaj taka ilość chętnych, którzy się na początku zapisali. No, klub powstał, no, obchodzimy teraz rocznicę. Po roku działalności tego klubu widać, że on się rozrasta. Na początku było 40 uczestników, dzisiaj już słyszymy, że 60 osób korzysta z tego klubu, a myślę, że co chwilę będzie się ktoś nowy dopisywał. Tutaj jest plus tego klubu seniora, że mamy tutaj też i finansowanie zewnętrzne z Urzędu Wojewódzkiego dla klubów Senior Plus, gdzie piszemy co roku projekty, dostajemy środki finansowe na działalność tego klubu i możemy tutaj zaoferować naszym seniorom wiele atrakcji, wiele zajęć, czy to zajęć z ćwiczeń, czy zajęcia, kursy komputerowe, czy inne warsztaty, no rękodzieło. Tak naprawdę nasi seniorzy dopiero w momencie, jak dotarli do naszego klubu, to zobaczyli, jaki drzemie w nich potencjał manualny, bo zrobili piękne wystroje na święta, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe. Także wspieramy finansowo też, bo jakąś część środków z budżetu gminy przeznaczamy na działalność tego klubu. No oczywiście koszty są zawsze ogrzewania i inne koszty, no ale mi się wydaje, że to, jak to seniorzy z tego korzystają, jaka jest tu ilość, to warto inwestować w to miejsce. W klubie seniora się bardzo dużo działo w ciągu całego roku, podsumowujemy go wspaniale, dużo się nauczyliśmy, zintegrowaliśmy, mamy wspaniałych przyjaciół, mamy tu wspaniałą panią Izę, która koordynuje tę całą sprawę. Nie możemy zapomnieć też o naszej Wioli, która do nas dotarła w późniejszym terminie, ale też się nami opiekuje, jak mamusia, po prostu nam doradza, nas wspiera, jest do naszej dyspozycji, możemy zawsze na niej polegać. Poza tym, co jeszcze? No, jeżeli chodzi o integrację, to jest wspaniała, bo tutaj jest przestrzeń wiekowa naszych seniorów od 60 do 91 lat. I naprawdę te panie są tak fajne, takie uśmiechnięte, jak przychodzą, z taką radością, przychodzą jak tylko mogą często. No, frekwencja jest bardzo wysoka, moim zdaniem. No i zapraszamy spoza tutaj naszego towarzystwa jak najbardziej. Drzwi są zawsze szeroko otwarte. Już tutaj była pani Ewa, pani dyrektor z GOK-u, dobrze mówię? GOK. No, to przyszło i mówiłam, że kto tylko chce, to może przyjść i zawsze będą serdecznie ugoszczeni u nas. I mamy tyle tutaj tego miejsca, także zapraszamy, mamy tu wszelkie wyposażenie. Od co tylko chcemy, to możemy tu robić, dysponować. Mamy dużo warsztatów kulinarnych, mamy dużo warsztatów takich typu, jak tu powiedzieć, o, robimy właśnie takie na Wielkanoc różne rzeczy, na Boże Narodzenie, mieliśmy tu takie wypalanki, co się piękne prezentuje, to są unikaty, można powiedzieć, nikt tego nie ma, one się nie powtarzają.
które się bardzo ładnie prezentują. Poza tym często odwiedza nasz wodziarz, wójt gminy, gdzie też zostaje bardzo mile tutaj przez nas ugoszczony i serdecznie go też zawsze witamy i chcemy, żeby też przyjeżdżał jak najczęściej z panią Julią Baranowską. Mniej się w domu siedzi, więcej tutaj, także ja jestem bardzo zadowolona. Ja kawałek tu mieszkam, to naprawdę, że codziennie tu jestem. No nieraz nie, bo wnuka muszę bawić, no ale raczej staram się być. I koleżanki bardzo fajne. No wesoło jest. No koledzy też jest wesoło, ładnie. Towarzystwo się integruje. Tak, tak. Właśnie wiersz, który pisała pani Natura Chinicka. Wiek seniora. Chmury patrzą na dół z góry. Nie spełniają ziemi pragnień, żadna kropla z nich nie spadnie. Dal nieznaną odlatują, ciepła słońcu ustępują. Świat rozkwita w swej urodzie, ale pragnie się ochłodzić w wodzie, bo za dużo ciepła rozleniwia, drzewa liściaste i igliwia. Tak po lecie jesień wkracza, żółte liście na dół stacza. Już przyroda urok traci, widokiem gołych gałęzi raczy. Czyż podobnie to zjawisko nie jest człowiekowi bliskie? Młodość i wiek średni przemijają, stare lata bez uroku mu zostają. Takie jest prawo natury, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba.